No jak widać Naterki to jest taka miejscowość, a my jesteśmy na jeziorze Świętajno. Witam, Czerwony Korsarz. No opływamy dzisiaj w stronę Tomaszkowa. Pokaż tam górę. Pomosty ładne tu też są, pokaż tu ładne pomosty z ławeczkami mają. Każdy sobie pobudował. No i teraz Wody Polskie mają zarobek, bo biorą 5 zł chyba za metr od pomostu, który sobie ktoś prywatnie postawił na jeziorze. No bo takie przepisy mamy w Polsce. Proszę, pokaż tam dalej w górę domek. Tutaj kajak się schował za... O, wisi sobie kajak, wisi. Płyniemy dalej. I tutaj mamy następny pomost ukryty. No, z ławeczką. I łódź też jest. Stoi zapodsumowana w szuwarach. I tak sobie płyniemy i tam jakiś dom u góry, zobacz, drewniany. I taki ładny krajobraz, a tam dalej to słońce z tyłu, tak zobacz, tyłu kamerę całkiem, obróć kamerę. Także jezioro Świętajno, no jest to jezioro rynnowe. Jak tutaj można wyczytać, o tutaj most, pomost zawalony, pokaż, był pomost, nie ma pomostu, rozwalił się, zapadł w osiołę. No i nie ma komu go teraz pozbierać już do kupy, zgnije i tyle. Płyniemy, witamy, Pomorska Telewizja Narodowa ciągle w akcji, nawet na wczasach jak widać filmujemy to. No jest co filmować, jest co pokazać, prawda, bo... No bo jest tutaj trochę ładnych, zielonych terenów, spokój, cisza, nie wolno pływać na silnikach motorówką, jedynie to elektryczne silniki wchodzą w grę, no i łodzie wiosłowe, kajaki, a żaglówek tu nie ma, bo takie małe jeziorko to, ale głębokości 9-11 metrów nawet ma w niektórych miejscach. W pław się fajnie pływa, czysta bardzo woda i ciepła, 20 stopni. Teraz, mimo tego, że na podwietrzu mamy 14, no ale można sobie popływać nawet w takiej temperaturze. Teraz idziemy w stronę Tomaszkowa, bo tam jeszcze nie pływaliśmy, ale kiedyś trzeba pierwszy raz. No płynę nie sam, bo płynę z prozerpiną. Pokaż się prozerpina, że siedzisz na pokładzie. Obróć kamerę do siebie. No i powiedz parę słów. Witam wszystkich. Witam wszystkich widzów Pomorskiej Telewizji Narodowej. Życzymy miłego dnia. I zapraszamy. I udanych wakacji, gdziekolwiek jesteście. Żeby wam się wszystko udawało. Zapraszamy i powodzenia. Zapraszamy do Naterek, niedaleko Olsztyna, 10 km, miejscowość położona nad jeziorem. Muzeum Rolniczych Maszyn. Muzeum Rolnicze, można tam rolniczych obejrzeć. Maszyn rolniczych. Kołowroty. I pozdrawiamy. No, ahoj. Czerwony Korsarz też pozdrawia. Cześć.